Jak widzicie, pogoda zmienną jest. Słoneczko wyszło, no to zaraz się zbieramy na plażowanko. Jedno pytanko, niech mi ktoś wytłumaczy fenomen tego sklepu. Jest ich dużo, a zawsze kupujących w środku bardzo malutko. Ja nie wiem, jak oni to robią, a wciąż stoją te sklepy Aldi, żeby nie było, żadna reklama, czysta ciekawość. Przepraszam bardzo, orientuje się pani, czy 16 jechała już w tą stronę? Jechała, dziękuję. Jak słyszeliście, busik nam odjechał, także no niestety 2 km z nóżki trzeba iść, ale jest fajna pogoda, to przejdziemy się. Nie, Krześnica? Tak. Tutaj zdarza nam się taka fajna sytuacja, bo mam napis na koszulce w języku obcym, angielskim, i zaczepił mnie w zasadzie taki gość, no nie wiem, z 50 miał, może więcej. Ile gdzieś tak miał? No około 50. Około 50. No i zaczepił mnie, i zaskoczenie było nie tylko moje, jak i Krześnicy, w sensie, że zinterpretował poprawnie napis i powiedział, że bardzo fajny. Także no, jednak po ludziach nie widać, a jakąś tam wiedzę mają, także nie oceniajmy ludzi poprzez pryzmat wieku, jak i wyglądu. Także moi drodzy, do zobaczenia. Syropkiem nie chcę, także będziemy pewnie zgodni. Nie, nie trzeba. Dobra? Super, dziękujemy w takim razie. Miłego. No niestety trochę się nam rozpadało, ale mamy smoothie do picia, także będziemy uśmiechnięci i zadowoleni. Tak, plażowanie po plażowaniu, a w domu cały czas czeka niezmontowany film. Trochę mi to dłużej zajmuje niż myślałem, no ale cóż, w końcu trzeba się tego najpierw nauczyć. Materiały na razie są, także wszystko powoli, powoli, a do celu. Thank you.
się powoli kończy. Dla mnie był bardzo przyjemny plażowanie. Pomimo, że nie było jakiegoś dużego słońca, woda była ciepła, było po prostu przyjemnie. Ale jeśli mogę, to mam do Ciebie prośbę, żebyś w komentarzu napisał, co robię źle, co robię dobrze, co Ci się podoba, a co nie. Jak wiesz, dopiero się uczę i bądź wyrozumiały dla mnie, bo nie jest to wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Wprawdzie nagrywałem wcześniej, czy to na Snapie, czy na Instastory, jakieś krótkie wypowiedzi, krótkie scenki. Wydawało mi się, że vlogowanie to jest coś prostego. Jednak tak nie jest. Trzeba jednak włożyć trochę czasu, wysiłku swojego. Trzeba się nauczyć nowych rzeczy. I to generalnie nie jest proste, także chylę czoła przed wszystkimi vlogerami, vlogerkami, którzy rzeczywiście mają to opanowane do perfekcji. Bo nie jest to prosta sprawa. Zmierzam teraz właśnie na działkę do rodziców, aby szamać sobie pyszną rybkę. No i żegnam się z Wami do następnego razu. Dziękuję, że mnie oglądacie, jeśli ktokolwiek to ogląda. Mam nadzieję, że ktoś. Tak. Do następnego razu. Cześć.